the only one that you never love. Cause she's the only one that I really love. Cause I'm the only one that you never love. I'm still a sad boy, feels bad in shadow. I'm still a bad, but the world is handy, you're not with me anymore. I'm still a sad boy, feels bad in shadow. I'm still a bad, but the world is handy, you're not with me anymore. Cześć, nazywam się Eryk, jestem głównym założycielem Freaky Records. Jest ze mną jeden z wykonawców, artystów zespołu. Przedstaw się proszę. Siema, jestem Grycha. Ogólnie cały zespół powstał 4 maja 2018 roku w Terespolu, bo tam narodził się pomysł u jednego z kolegów w domu, na jednej z imprez. Trzy osoby postanowiliśmy, żeby zacząć coś, bo miało być to zabawą, wrzucanie po prostu tworzenia muzyki na YouTubie. W krótkim czasie przerodziło się to w coś więcej, bo niespełna miesiąc dołączyło do nas wielu artystów, między innymi z Monachium, z Londynu, z Gdyni, z Radomia i zewsząd, z całej Polski tak naprawdę. W pierwszym roku mieliśmy 18 członków, na tą chwilę jest nas 14. Zmieszamy się do tego, aby było nas jak najmniej, aby teraz zwiększyć jakość, a nie ilość. Mamy w swoich szeregach m.in. artystów, wykonawców, wokalistów, grafików, producentów i wszystkich ludzi, którzy zajmują się nie tylko muzyką, bo i filmem. Staramy się sobie sami robić teledyski. W pierwszym roku postanowiliśmy zrobić koncert. Koncert zrobiliśmy 18 maja 2018 roku w Terespolu, w pizzerii. Mała pizzeria, mała ilość osób, bo było to może około 50 osób tak naprawdę, nic więcej. Po paru miesiącach postanowiłem zrobić coś więcej, co nazwaliśmy edycjami. Przerodziło się to później w nazwę Hip Hop Night, można powiedzieć też festiwal. Pierwsza edycja była w Terespolu w Galerii Smaków, gdzie było ponad 120 osób, czyli już jest lepiej niż było na początku. Później zaczęliśmy grać supporty, m.in. w Rzeszowie, przed Szpakiem i gdzieś tam to wszystko zaczęło się rozrastać. Współpracujemy z wieloma firmami i mediami tak naprawdę i staramy się wszystko pchać tak, żeby jak największy był rozgłos. Na razie naszym celem jest Polska, ale już możemy zdradzić, że tworzone są utwory także z Francuzami, z Amerykanami, a z Anglikami, z Hiszpanami, Niemcami, także gdzieś tam wszystko się rozrasta. To są tworzone nowe płyty. Wydaliśmy już na tą chwilę dwie płyty. Jedna jest członka Nikiego z Londynu, druga jest naszych przyjaciół, ale byliśmy osobami tworzącymi dla Hyżej i Stewarta. Wracając do Hip Hop Night 2. Nie potrafię już tu krzyczeć, nie potrafię już tu myśleć. Nie chcę płakać dziś co rano, kiedy myślę o tej dziwce. Chciała być piękna tu ze mną, pamiętam kwiaty, motyle i seks. Chciała, nie chciała, zdradziła mnie, a przecież mówiła, że wszystko okej jest. Piłem z nią wino do świec, byłem do każdych jej łez. Podróże te małe i duże, naprawdę chciałem, żeby była obok tu mnie, w powietrzu Chanel, torebka Louis Vuitton. Na ustach Kylie, słodka z ciebie Barbie, jesteś jak Chicago Clinton, yeah, yeah. Hip Hop Night 2 odbędzie się w Białej Podlaskiej 18 kwietnia. W pierwszej edycji tworzyliśmy też bitwy freestyle'owe. W tej edycji odstąpiliśmy od tego z powodów na to, że chcieliśmy bardziej postawić na osoby z podziemia, które po prostu tworzą coś na YouTubie, a nie mają możliwości gdzieś tam większego grania. Ludzie z podziemia, tak można powiedzieć, wyłonią się z całej Polski, bo przyjeżdżają nawet z Gdyni, więc jest troszeczkę kilometrów po to, żeby zagrać te 20-15 minut tylko i wyłącznie dla Was, więc warto tam być. No i co? I może teraz Krycha powie, jakie są uczucia po wyjściu na scenie. No to tak, zacznijmy od tego, że no jest, wiadomo, jest jakiś tam stres przed wejściem, no chyba, że grało się już tam ileś tam razy, wiadomo,
Samo wejście na scenę nie jest tak straszne, jak dopiero na niej już występowanie, gdyż no, jednak chciałby, żeby ta cała publika na ciebie dobrze reagowała. Ale potem, kiedy widzisz, że tłum się bawi, że wszyscy się bawią razem z tobą, no to po prostu no, rozpiera się jakaś tam, wiesz, euforia. No i jedziesz ogólnie z tematem, nie? No i tak, no ogólnie przygotowania, jakie są do występu, no to wiadomo, no szykowanie nowych numerów, nagrywanie tego, szlifowanie dykcji, wszystkiego. Sam proces nagrywania wygląda następująco, że najpierw piszemy sobie teksty, szlifujemy w ogóle wszystko dokładnie, żeby to fajnie brzmiało, stylistycznie, technicznie. Potem wiadomo, wszystko to wpasowujemy pod bicik. No i potem jest sesja w studiu, którą nagrywamy. Potem jest cały największa sztuka, czyli mix mastering, od którego też mamy właśnie u siebie ludzi. No i potem widać cały efekt końcowy już na YouTubie, kiedy kawałek wlatuje, nie? Także z mojej strony to chyba tyle. No może dopowiedzieć, tak jak Rycha powiedział, że kawałek wlatuje na YouTube. Na YouTubie na ten moment, tak można by już powiedzmy o statystykach rozmawiając, na ten moment mamy 141 filmików z 1415 subskrypcji. To nie jest wiele, ale mimo wszystko chwalimy się tym, bo z dnia na dzień widzimy, że efekt jest coraz większy. Wyświetlenia do subskrypcji może nie są fajne, bo czasami kawałek robi tylko te 300-400 wyświetleń, czyli całe nic, ale zdarzają się takie fajne kawałeczki, gdzie ludzie to faktycznie kupują i faktycznie jest to gdzieś tam słuchane. No i wtedy taki kawałek ma tam powyżej te 2000 wyświetleń. I tak naprawdę to jest dla nas taki moment, gdzie mamy chęci, mamy zapał, bo widzimy, że ludzie to kupują, ludzie chcą tego. Że ludziom to siedzi po prostu. I po prostu piszą komentarze, nie? Ogień. Ogień. I wtedy pojawiają się takie emocje. No, mamy grupę i czasami ta grupa przez całą noc jest cały czas wibrowany, telefon jest. Także ludzie... Czasami nawet wyciszą ją specjalnie. Czasami wyciszamy, żeby pospać. No i tak naprawdę to jest tyle od nas. Także widzimy się 18 kwietnia w Jaje Podlaskiej. Miejsca jeszcze nie zdradzamy, bo nie zdradzamy. Jest wydarzenie na Facebooku, mamy Instagrama, także tam można śledźcie to śledzić. Nas, cała relacja wszystko. Końcowa będzie na Radio Beeper. Jako jedyna relacja, bo nigdzie więcej nie będziemy razem jeszcze żadnych filmików. Także tylko tam trzeba nas sprawdzać. Pięć. Trzymajcie się. Była piękna jak róża i kuła ta suka, bo lubiła grzech. Jedyne co chciała bez grzechu to seks. Ona tak słodko zaprasza nie tylko mnie. Dałem sobie czasu by przemyśleć całe życie me. Próbowałem się odegrać, ale serce krzyczy nie. Nie umiałem, nie. Bo ona tak słodko krzyczała tu do mnie, okej. With me anymore.